Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. 0, raz czy dwukrotnie. Ile razy królem strzelców Premier League był Wayne Rooney? O ile się może pomylić? O dwa? Ja trafię. Wojciech Kowalewski. Wojciech Kowalewski. Broni. A Smolarek się... Co na to komputer, uwaga. Dziękuję. Dziękuję. Brawo, brawo. Niemu nikt nie groził nigdy. Nie, to zagroził mi zmianą trener Wójcik, ale to było w Śląsku Wrocław. Aj. A jak to było? Na czym polegał numer? No powiedział, że jak... Ławki pomylił, tak wtedy? Nie, że jak nie strzelę za chwilę, to mnie zmieni. No i szczeliło. Witajcie kochani, kłania się Mati, a przed nami kolejne wydanie quizu pod napięciem. To jest jedyny taki konkurs, który bezlitośnie, no mercy, testuje wiedzę ludzi, którzy uważają się za ekspertów w tej dziedzinie w naszym kraju. 4 kategorie, 20 pytań, no i te wasze tutaj, nie chcę mówić zegarki, ale specjalne... Obrączki. Obrączki, obroże, paski, jakby nie powiedzieć. Tam jest 220 V w środku, także warto absolutnie odpowiadać prawidłowo. A dzisiaj zagrają w tej grze Straight from Podlasie. Robert Podoliński. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Hello, Mati. A, hello, a nie, to wy raczej tam pozdrawiają. Pozdrawiam, z dniem rodzenia, пока до встречи. Można? Tak, koniecznie. Prosto ze Stalowej Woli, Edward Durda. Tak, prosto, tak, faktycznie. Prosto. Jeśli nie wiecie, to tylko powiem, absolwent szkoły teatralnej w Krakowie. No i to też nie mija się z prawdą, zgadza się. Proszę Państwa, 6-krotny reprezentant Polski, pseudonim Krótki, były bramkarz Górnika Złotoryja Roman Kołtoń. Dlaczego brawo. Krótki? W krótki słupek? Ci na krótki słupek mecz strzelali? Polska-Włochy i przelobował mnie tak kolega z Włoch z 40 metrów i koledzy mówią, że byłem za krótki. Ale graliście na normalne bramki. Ale wygraliśmy ten mecz 2-1. No także... Duże bramki? Nie, na normalne bramki, na normalne. Ale wygraliśmy ten mecz. Nie zwycięstwo z Włochami, także. Czapka z głowy i... Dziękuję następny. Trenerze, dziękuję. I Michał Poladona. Michał Pols, człowiek z Saskiej Kępy. Tak, skromnie z Saskiej Kępy. Dzisiaj się zaciągam pod sztandar flagi, znaczy prawdy futbolu, więc jestem spokojny o wynik. Diego mnie niesie, tylko właśnie jeszcze nie wiem, z którego okresu w karierze. Mam nadzieję, że nie tak w okolicach. Mam nadzieję, że tak Meksyk 8-6. No, tak, a nie USA 94, prawda? No, powiedziałeś zaciągam, więc zapachniało mi tym mundialem 9-4. Słuchajcie, jeszcze jeden człowiek z nami jest. Gregorio, nasz ratownik dyplomowany medyczny. Witamy Cię, Grzesiu. Forma jest? Coś tam się zmieniło w życiu rodzinnym przez tydzień? Nie. Żona ta sama, trójka dzieci. Od 5 lat i trójka dzieci. No to będzie pracowitość super. Naprawdę na dobrym poziomie. Efektywność duża. Tak, tak trzyma. Jak już poszło, to nie ma co zwalniać. I szacunek za pracę, Grzesiu, w tym okresie szczególnie dla was wszystkich. Pozdrów kolegów, podziękuj doktorom, wszystkim ratownikom. Słuchajcie, my przystępujemy już do naszej gry. Pierwsza kategoria, uwaga, no człowiek jest stary już niestety, Ekstraklasa i reprezentacja Polski. I pytanie jest, uwaga, następujące. Mam taki, wiesz... Naciskać? Roku. No, słuchajcie, w miarę możliwości naciskamy. Mam taki klips, jak się kiedyś walutę nosiło. Taki klipsik dla ubogich. No ale dobra. Czytam pierwsze pytanie. Proszę no nie mów, że nie miałeś takiego klipsu nigdy. Mam. Ze sobą. Mam. Nawet masz. No. Generalnie Mati, to jest za mały klips do Matiego Gotówki. Ale słuchaj, promotor bokserski, no to powiedzmy sobie szczerze, no to musi mieć... Romek, widziałeś kiedyś torbę promotora bokserskiego? Widziałem. Na gali, u ciebie. Tak, w spodku. Ale teraz te 200 zł zmieniam na dychy i dlatego się klips przydaje. Dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy, zaczynajmy, jak mówi klasyk. Czytam pierwsze pytanie, kategoria, tak jak wspomniałem, Ekstraklasa, reprezentacja Polski. Pytanie od widza Bartosza z Lublina. I Bartosz pyta o Bartosza. W meczu z jakim rywalem w seniorskiej reprezentacji Polski debiut zaliczył Bartosz Iwan. Bartosz Kapustka. Kurde, mój człowiek i ja nie wiem. Nawałka, tak? Wiem jaki mecz. Debiut. Z bramką nawet. Gibraltar. Gibraltar? Tak. Zaraz. Gibraltar, stop. Gibraltar. Wygraliśmy 8-1, wszedł na Stadionie Narodowym jesień 2015. Wiało, troszkę padało wtedy jeszcze. Nie. Zapytam tylko, czy jesteś przekonany i pewny swojej odpowiedzi. Jak ja lubię, jak on tak pyta. Tak, wiesz, wystudiował to. Ja już bym absolutnie w tym momencie zmienił. Ja bym zmienił też. Że Słowacja... Siada na psychę. Nie. Gibraltar. Czyli nie Great Britain, tylko Gibraltar. Tak. Dobrze, poproszę komputer o weryfikację odpowiedzi pana redaktora Kołtonia. I to jest dobra odpowiedź. Bartosz Kapustka. Panie Robercie, pana zawodnik. Tak, to jest fakt. Przepraszam. Gibraltar, tak jest. Będzie kolejne pytanie o Bartka i wtedy się wykażesz. Strzelił bramkę, Romeczku. Strzelił. Na ile? 7-1? Na 8-0. Czy teraz odejmujemy punkt, czy? Nie, to było już poza konkursem. Pamiętam, że... Pytanie drugie, pytanie, które panowie przysłał do nas Szymon nie z Zabrza, tylko z Katowic. I nie jest to pytanie o Szymona Żurkowskiego, natomiast brzmi następująco. O, Edziu, dla ciebie coś poetycko. Pozwól, że... Mamy ich. Poddam to pytanie absolutnie przeciętnej tutaj interpretacji. Kim jestem? Strzeliłem 6 goli w barwach reprezentacji Polski. Jestem wychowankiem Zagłębia Lubin. Byłem też trenerem Zagłębia Lubin. Największe sukcesy odnosiłem grając na Ukrainie. Jak się tutaj zaczął. Kołtoń w formie, panowie, jeśli dobrze odpowie. Proszę bardzo. Przepraszam. Ale niestety skupiłem się ułamać. Hello. Poczekaj, bo się zagubił. Prawda Brzęczyka. Ja mówię imię, ty mówisz nazwisko. Proszę bardzo. Mówię Mariusz. Ja Lewandowski. Przestań! Piłkarz Zagłębia Lubin i trener Zagłębia Lubin. Czy jesteście przekonani, że to jest Mariusz Lewandowski? Ryzykujemy. Ryzyko. Ryzyk fizyk, co na to nasz komputer. Że dłużej będziesz pod... Przekupiony 1-1, zielone barwy. Panowie, mamy drugie pytanie. Kolejne pytanie z kategorii Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Jest to pytanie, które przygotował dla nas słynny już Kacper Zrojewa. Łapie taką, tutaj powiedziałbym, że już popularność celebrycką, bo to jest nie pierwszy program, gdzie Kacper Zrojewa... Celebrytą w Rojewie, tak. Słuchajcie, w 2008 roku magazyn 442 utworzył ranking 100 najlepszych piłkarzy na świecie. Na tej liście znalazł się jeden Polak. Kto nim był? No trochę loteryjnie musicie do tego podejść. Dziwne. W 2008 roku magazyn... Ale nie, no najlepszy na świecie, tak? W historii. Chodzi o rok 2008, że w tej setce... Co? W tej setce było... Co? W 2008 roku. Euro 2008, kto nas to prowadził? Kto był najlepszy w reprezentacji Polski? Ale to w historii czy w... Nie, w historii, co chodzi o ten rok? W 2008 roku magazyn 442 utworzył ranking 100 najlepszych piłkarzy. Ale z danego roku? Danego roku? Tak mi się wydaje. Tak, z danego roku, tak panowie. Mi się wydaje. To pomyślcie nad odpowiedzią. Przez eliminację. Mam dla was, mogę wam ułatwić, jeśli no, wiadomo, że... Był 52 w tym rankingu. Wow. To teraz ja jestem spokojny już. Ja między 60... Ja myślę, że jeśli po takiej podpowiedzi wy dalej się wahacie, kto to był... To mi przychodzi do głowy... No co? Ebim Smolarek, bo to będzie za ten czas do Euro. Ebim Smolarek, 2008 rok. My byśmy inaczej obsadzili pozycję. Dobrze. No, ale to był jest to odpowiedź ostateczna, duetu Durda Podolski? Dobra, niech będzie. Tak, okay. Tak. Na pewno Smolarek. Tak. I mówimy o Ebim? O Ebim. Czy Włodku? Ebim, bo gdyby był rok 82. Dobrze, słuchajcie. My byśmy celowali może w... Kogo? W bramkę. W bramkę. No też się nad tym zastanawiałem. Co na to komputer? Strzeliło. Kto to strzeliło? Był? Arthur Borz. Jak to mówił Gordon Strachan, Arthur Borz, very good keeper. Mistrzów, ja wiem, tak. Obroniony same finały Euro, pamiętasz, 2008, pajacyk na budzie, na Elschappel Stadion. Podsumowanie eliminacji, doceniony wkład w grę reprezentacji Polski przed Euro. Panowie, panowie, powiem wam tylko tyle, że wtedy w tym notowaniu 442 było w setce 5 bramkarzy. Na czwartym miejscu Iker Casillas, na 19 Gianluigi Buffon. Natomiast za Arturem w tymże plebiscycie znaleźli się tacy bramkarze jak Petr Czech, a także Igor Akinfiejew, także w środku bramkarz. Czyli widzisz, ten innym tokiem. Nawet ja, nie tylko u nas. Mi się z Euro bardziej kojarzyło. Mamy 2 do 1 dla Rokinio i Poladony. I pytanie numer 4. Pytanie, które sformułował Hubert z Płocka. Znowu poezja. Kim jestem? Rozegrałem 41 meczów w reprezentacji Polski. Debiutowałem w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej w barwach Wisły Płock. Grałem w 4 ligach pozaeuropejskich. To jest banalne już. Jestem zaginionym bratem bliźniakiem Javiera Mascherano. 4 ligach pozaeuropejskich. No to musimy to wiedzieć. Tomek, to jest banał. No banał. To pytanie jest banał. Adrian. Mierzejewski. Adrian Mierzejewski. Tak. To na to komputer. Ale czy rzeczywiście Javiera Mascherano? No, chodzi o jego fryzurę, że taki wiesz. Aha, że fryzurę. Później troszkę brudkę zapuścił. Ale zobaczcie, teraz 41 meczów reprezentacji. Tak, też bym... No tak, no ale to pamiętacie, no jak to mówił trener Franz Muda, Adrian. 3-1 dla pary Romek i... Ale nie tylko Franz go powoływał. On tam, Fornalik przecież też pewnie... Ale wierzył w niego. Wierzył w niego Franz. Ale niewielu Polaków zagrało w ogóle w 4 ligach pozaeuropejskich. Pozaeuropejskich, nie? To wskazówka była... Chyba niewielu. Tak. Niedługo będzie... Ruszy jego liga, tak? Bo Chiny opadają. Tak, wznawiają. Tak. W ogóle, słuchajcie, chciałem go zaprosić do jednego z programów. Okazało się, że ma zakaz klubu. Nie może się wypowiadać na różne tematy. Dlatego... świetny rozmówca. Tak. Bardzo fajny facet, Adrian. Pozdrawiam. Jako ścistych lig pozaeuropejskich dobrze mówią. I Adrian, i Radek Majewski, wesoło jest zawsze. Tak. I merytorycznie w tym studiu. 3-1. Czytam, panowie, ostatnie pytanie... kategorii Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Ten bramkarz wystąpił w reprezentacji Polski zaledwie 7 razy. Jedyny mecz o stawkę to spotkanie na Mistrzostwach Świata. O kogo chodzi? Ja nawet nie muszę patrzeć na tą odpowiedź i wiem, o kim mówimy. 7 razy tylko. 7A. I jedyny mecz o stawkę to... To mecz na Mistrzostwach Świata. Radosław Majdan? Majdan uważa, że 7 razy tylko zagrał w kadrze polskiej. Ale po co te naprowadzenie? Nie no, staram się upewnić. Bo Zygmunt Kukla na przykład grał 2 mecze w Argentynie na mundialu za Tomaszewskiego. Ale 2 mecze grał, nie jeden. 2, a tu 1. Co były turnieje... W Japonii, Korei Majdan, tak? No Majdan ten jeden mecz zagrał. Boruc wszystko. Boruc wszystko. Bronił w 3 meczach, tak. 5 sekund? Tu... Wojtek... Panowie, jako... Dobra, Majdan. Co na to nasz komputer, który jest najmądrzejszy? Radosław Majdan, tak jest. A na początku myślałem, że może Maciek Szczęsny, bo on też chyba ma tylko 7 meczów w kadrze, ale żadnego nawet 5. Zanim padło to o Mistrzostwach Świata. Słuchajcie, 4-1. Chwila rozluźnienia dla was. Pytanie dla naszych widzów. Jakub Błaszczykowski tylko raz strzelił gola w przegranym meczu reprezentacji Polski. Która reprezentacja nas wówczas pokonała? Tylko raz strzelił gola w przegranym meczu. Tak. A strzelił tych bramek prawie 20 pewnie. No nawet chyba 20. To już niedawno. I powiem tylko jako podpowiedź, że działo się to za kadencji Jerzego Brzęczka. No to działo się za kadencji Jerzego Brzęczka. Ale to nie słucham. To jest oczywiście poza konkursem, dla was tak w formie sprawdzenia komórek mózgowych, refleksów, percepcji, historii. Tak. No proszę bardzo. Portugalia w Chorzowie. Ty mi teraz bardzo zaimponowałeś. To jest dobra odpowiedź, panie Romeczku. Tak. Ale powiem ci, że zobacz, 19 bramek, jak mówisz 20 strzelił, tak? 19 strzelił w remisowanych albo zwycięskich meczach. Tak. A tylko raz... To też ważne, nie? To musiał wziąć kadrę wujek i strzelił w przegrady. No. A to tak, wiesz, no, tytułem A nie było to łatwe pytanie. No, nie mów, jakiejś puenty nie najmądrzejszej oczywiście. Nie mów, że to jest dla nas czas na rozluźnienie, bo nie, kiedy się tonie, to naprawdę tak. nie ma przerwy. Ja generalnie nie słynę z mądrych puent, więc mogłem sobie na nią pozwolić. Panowie, przechodzimy do kategorii Ligi Europejskiej i Mistrzostwa Europy. A telewidzowie... No to było dla telewidzów, czy dla widzów. Właśnie, dlatego mnie strzeliło. My też raczej nie w interwizie uczestników Edziu, tutaj. Uczyli nas na studiach widzowie i słuchacze, a nie radiosłuchacze. U nas starszy mówili zawsze widowie na widzowni. A ty w którym teatrze grałeś? O Starwym w Lublinie. I chodziłem na mecze motorów w Ekstraklasie jeszcze. Który to był rok? Po latach 90. Jacek Bąk. Doskonale. I Żurzel był w Ekstraklasie. Mieczysław Pisz. Ale jak Pisz swego czasu, nie? Końcówka? Kto na bramce stał? Kto na bramce stał? Co? Kto na bramce stał w motorze wtedy? Taki duży facet dosyć. Bramkarz. Nie, czekaj. Nie, w motorze. Słuchaj, w tamtym czasie Edziu pamięta tylko bramkarzy z miejsca dyskotek. Dobra. I to nie przechodzimy, panowie, do kategorii Ligi Europejskiej i Mistrzostwa Europy. Pytanie brzmi, który piłkarz strzelał gole w Grand Derby i derbach Mediolanu w barwach każdej z tych czterech drużyn? Real, Barcelona, Milan, Inter. I ty tak sobie wcisnęłeś to. Real, Barcelona, Milan, Inter. Ilu takich mogło być? Ilu takich mogło być? To musiał być jakiś... Czekaj. Wiem! Z Dawids. Co? Nie? No, wiem. 5 sekund pozostało duetowi, który prowadzi 4-1. To jest dla nas jedyna szansa na punkty. Ronaldo. Ronaldo El Gordo. Il Fenomeno. Tak, tak. Ale poprosiłem całe nazwisko z nazwiskiem panieńskim matki. Czyli... Ronaldo, Luis Nazario... Nie, nie pamiętam. A, to nie... De Lima. Ronaldo, no czyli Ronaldo. Stawiacie, że jest to Luis Nazario de Lima Ronaldo. Był w Barcelonie, był w Realu, był w Interze. I potem na koniec... W Milanie. Romek, być to jeszcze nie znaczy ukłuć. Czy strzelić bramkę. No dobra, nie no, kto mu? Odpowiedź? Odpowiedź, czas. On. Ronaldo. No. Ronaldo, komputer. Tak. Tak. Cinque a uno. Cinque a uno. Polska Peru na razie wjechała. I co z tego, że jestem gruby? Zamieścił na swojej koszulce w takim już schyłkowym czasie w Madrycie. Gdzie ale zobacz, że grał w czterech takich klubach, nie? I to tak nieprawdopodobne. I jeszcze mówisz, że strzelał w każdym z tych wielkich meczów. Oczywiście to mądre pytanie zadał Kacper Zrojewa, a my przechodzimy do Mata z Sosnowca. Nie mówimy o Macie Pokorze z Paryża, tylko Mat Sosnowca. I uwaga, pytanie jest następujące. Empoli, Lecce, czyli Livorno. Któremu zespołowi w Pucharze Włoch 4 gole w jednym meczu strzelił Krzysztof Piątek? No daj. Czekaj, no... Krzysztof Piątek. Komu strzelił 4 bramki w Coppa Italia? Livorno nie. Empoli czy Lecce? Wydaje mi się... Lecce, Livorno. Lecce. Też bym postawił na Lecce. Empoli to jakoś byśmy pamiętali, że były klub. Ostateczna odpowiedź Lecce? Lecce. Proszę bardzo. Lecce. Jest to Lecce. Słynny klub Lecce. Znasz anegdotę o Lecce? Możemy usiąść za ekranem, bo oglądamy tylko. Nie, panowie, ożywicie się. Panowie, młodziutki Artur Wichniarek strzela bramki dla Widzewa Łódź i jeden z gigantów włoskich, chyba Inter, proponuje mu transfer. On ma 20 lat, strzela też gole w Pucharze UEFA. Dzwoni pewien człowiek, mówi tam, proszę cię, zadzwoń do Artura, pójdzie do Interu, ale od razu na wypożyczenie do Lecce. Dzwonię do Artura Wichniarka, mówię, słuchaj, tam chce się człowiek z tobą skontaktować, Inter Mediolan, rok przeterminujesz, drużynie Beniaminka, Lecce. On mówi, co? Mówi, ja znam tylko Lecce z Węgier. A potem mówi, jak chcą, żebym szedł do Lecce, to proszę, niech tam pojedzie ktoś z kamerą i wyślą mi film, jak wygląda miasto, bo ja nie znam żadnego Lecce. I ostatecznie poszedł do... Piękne miasto, muszę powiedzieć. Ja powiem ci, jak miałem do wyboru Bielefeld, a Lecce, naprawdę wybrałbym Lecce. Dobrze, jaki mamy wynik? 6-1. Ale jeden. Ruszcie coś, bo naprawdę... Ciężko, bo zaboksowaliśmy w błocie, ja jestem po kolana. Dobrze, słuchajcie, następne pytanie. Fabian z Olsztyna. Nie z Londynu, tylko z Olsztyna. I pyta, w którym francuskim klubie? Dlaczego włoski akcent masz cały czas? Musisz francuskim akcent. W francuskim klubie po odejściu z PSV karierę zakończył Patrick Kluivert. jak to mówią Holendrzy, Patryk Kluivert. Patryk Kluivert. No, nie kojarzę zupełnie. Nie śledzę. Gdzie on mógł grać jeszcze we Francji? Że... Fabian z Olsztyna pyta. Dajmy coś chłopakom. Wy Patryk, odpowiadacie, my się nie zgłaszamy. Dobrze, nikt się nie zgłasza. Ci, co prowadzą, muszą odpowiedzieć. Proszę bardzo. W jakim... Powiedzcie Livorno, dajcie. Pięcia nie mam. I nie chodzi, powiem wam tylko tyle, nie chodzi o paryskie Moulin Rouge. Tam nie tam. Bordeaux? Crazy Horse. Nim. Powiedzieli Crazy Horse. Nim odpowiecie to... No, proszę. Czy Lyon? Nie, Lyon nie, Bordeaux. Dobra, to czas już minął. No. Michael, dajesz odpowiedź? 3, 2, 1. A nie może jakiś Olimpik Marsy, a może jakieś Monako, czy coś, wiesz, no gdzie Monako nie było. Nie szukaj podatku, ty już podateczny. Już łatwiej. Proszę bardzo. Nie kojarzę, w ogóle go nie kojarzę. Wiem, gdzie jego syn Justin, ale... Odpowiedź. Co? Dajmy Bordeaux, ale wydaje mi się, że mnie porazi. Grał w tym klubie Obraniak. No, komputer, co Bordeaux? Aj! Słuchajcie, Bordeaux to możecie zatrzymać się w którymś supermarketu, jak się wracać. Jak będzie mało ludzi. Nie było to Bordeaux, kończył w Lille. Przy samej granicy belgijskiej. W Lille. Ale Obraniak może nie o piłce, ale my z geografii bardzo mocno. Tak, tak. Belgijska kuchnia w Lille. No. Tak. Piękny rynek i te frytki. No, jakąś odpowiedź, a nie. O takie fryteczki to bym zjadł. Tak? Z majonezem. Bordeaux. Dobra, słuchajcie, lecimy panowie dalej, żebyśmy się tutaj za bardzo nie rozluźnili w tym studiu, bo transmisja dzisiaj nie jest pay-per-view, tylko normalna, w Etoto TV. Fabian znowu pyta. Coś... Francja. Zobacz, nie, tym razem uwaga. Odrabiałem. Gra pozorów. Standard Liège, czy klub Bruges, który z tych klubów zdobył więcej mistrzostw Belgii? No i dobra, nie? Mistrzostw Belgii, 50-50 mamy. Ja bym na standard postawił. Standard. Czyli, że... To standard. Stare czasy, tak. Też coś zdobywało, grało w Lidze Mistrzów. Grało. Liège? Dobrze, no drugie. Liège. Jesteś przekonany, że... Nie, w ogóle nie mam pojęcia. Mam 50% szansy, wyjdę na profesora, jak trafię, jak nie, to po prostu, że nie trafiłem, nie? Dobrze, no to ja poproszę o najmądrzejszy w naszym gronie komputer. Jeszcze raz mnie kopnie. Ale tak bym, ja bym postawił na Brugię, też nie mam pojęcia, ale wiesz to. Brugia odpada nam Anderlecht i... Panowie, Brugia 15 tytułów, 10 triumfów, Liège, oczywiście najwięcej Anderlecht. Od dzisiaj zaczniesz studiować wszystkie ligi europejskie, patrzeć, kto najwięcej tytułów. Rzucę wszystko i zacznę to robić. Nie mam Houston, jaki mamy wynik? Luksemburg, nie zapomnij. Liechtenstein, bo żeby nie było, że... Adama Kotleszkę mam. Kraje Beneluxu, tak. To... 2,6 czy 2,7? 2,7. Przyjemy się bez bicia. 2,7. A więc jest to 7. punkt dla duetu Coutinho i Poladona. I no tak, no Maradona, musimy tam go wierzyć. Diego Armando. Dobrze, albo Marado, tak go będziemy nazywać w skrócie. Marado. Damian z Warszawy, znowu bardzo poetyckim językiem pyta, no to się nam powtarza. Kim jestem? Byłem reprezentantem Francji. Grałem w Monaco z Thierry Henry. Jestem najlepszym zagranicznym strzelcem Juventusu. Bardzo źle wspominam finał mundial... No przecież już... A, zgłosiliście się. Ale czytaj. Tak dobrze czytasz. 1966... Nie. Proszę bardzo. Zepsuł się mikrofon nam, to już dawno... Właśnie, prosimy o przerwę. Dobrze. Mikroporto. Spokojnie, Edziu, to tylko... No ja nie wiem, no to mi pierwsze do głowy przychodzi... Trezeguet, nie wiem. Albo... Jeszcze raz możemy? On był z Argentyny. Był, ale przejazdem tylko. Byłem reprezentantem Francji, grałem w Monaco z Thierry Henry. Jestem najlepszym zagranicznym strzelcem Juventusu. Bardzo źle wspominam finał. Bo nie zdążyłem dokończyć. A przecież on strzelił w finale Trezeguet złotego gola Euro 2000, więc dobrze wspomina finał. Tak. Nie, Trezeguet. No pozostaniemy. Trezeguet, tak? Dobrze. Poproszę komputer o weryfikację. Nie, no to... Ale że jest najlepszym cudzoziemcem też w barwach. Najlepszym strzelcem. Szukacie odpowiedzi, czy co? No. On długo to grał, wydaje mi się. 7-3, tak? Tak. 7-3. A ile grał w Juventusie? Nie mam takiej podpowiedzi, nie powiem ci z głowy. Dobrze. Ale muszę ci powiedzieć, że to jest pierwszy mecz Ligi Mistrzów na stadionie, który widziałem poza polskimi drużynami. Pojechałem kiedyś na 3 spotkania To były lata 90. Puchar UEFA we wtorek obejrzałem Aston Villa Atletico Madryt ćwierćfinał. Nawet uścisnąłem tą rękawicę świętej pamięci Jezusa Hilla. W środę byłem w Manchesterze na meczu Manchester-Monaco 1-1 i strzelił właśnie Trezeguet na 0-1 chyba w 5. minucie. I następnego dnia, niestety bez kontuzjowanego Wojciecha Kowalczyka, ćwierćfinał Pucharu, zdobywców Pucharów na starym Stamford Bridge. Na to się nastawiałeś. Na to. Także to był taki wypadzik na 4 dni do Anglii z 3 meczami, ćwierćfinały UEFA, PM i PZP. To były czasy. A my, Romeczku, byliśmy kiedyś w Niemczech, chyba też taki był serial, pamiętasz? Zaczęliśmy od Hajty w piątek, w sobotę byliśmy w... To niemożliwe, że w piątek u Hajty, ale przy okazji... poniedziałek wyjechaliśmy. Poniedziałek druga Bundesliga. Ale tak, Duisburg, Schalke, Bayer Leverkusen. Jeszcze w Bonn wywiad z Henry Maskę, pamiętasz? Tak. A, robiliśmy, oczywiście. My robiliśmy też z Romkiem te tury, po 20 meczów się oglądało w 3 tygodnie. No, nawet do Holandii nawet skakaliśmy, do Belgii. Ja z turów to Bielsk Podlaski. Słuchaj, my jednego dnia obejrzeliśmy z Romkiem inaczej. Skomentowaliśmy o 15:30 Bayer Leverkusen w Bundeslidze i 20:30 byliśmy na derbach Rotterdamu. No. Jakie to lata były? No, początek 20. Nie, koniec lat 90. Nie, no, albo ja miałem wtedy egzamin z anatomii. Początek XXI wieku. I pruliśmy Romka czerwonym Fiatem Brava. Przemierzał autostrady niemieckie, belgijskie i holenderskie. Połykał wręcz. Nawet na mandatów nie dawali, bo takiego auta nie widzieli. Nasza podróż do Rostoku słynna też. Za grube pytanie mi tutaj podpowiada Houston, natomiast słuchajcie, jeszcze chciałem tylko dla naszych widzów, puentując te kategorie Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy, podaj nazwisko piłkarza, który jako jedyny strzelał gola w 2 z rzędu meczach finałowych Mistrzostw Europy. No, jak logika wskazuje, ta reprezentacja musiała grać 2 razy z rzędu. To nie jest takie trudne. Minęło kilkanaście sekund. Romek, jeśli chcesz odpowiedzieć, to bardzo proszę. Ja bym powiedział, że Fernando Torres. I powiedziałbyś bardzo dobrze. To jest doskonała odpowiedź. Widzę, że jesteś dzisiaj naprawdę w wybornej formie. Świetnie przygotowany. Tak. Wczoraj mu wysyłałem te pytania. No właśnie. 7, przecież ty nie masz... 7, nie masz maila. Nie mam maila, tak? Nie masz telefonu. 7-3, słuchajcie, po 2 kategoriach, ale walczą tutaj. Edziu z Robertem walczą dzielnie. Mamy kategorię, uwaga, to co Tygrysy lubią najbardziej, Liga Mistrzów i Liga Europy. Pytanie od Mejwena. Tomek Smokowski? Przestraszyłem się, że z Jasnej. Z Paściej Góry. Gdzie jest Paścia Góra? Wiesz gdzie? Właśnie nie, z Jasnej Góry. Czekamy, zapraszamy bardzo. Paścia Góra. Paścia gdzie może być Paścia Góra? Dobrze, słuchajcie, to nasze Houston nam sprawdzi, gdzie jest Paścia Góra, a my tymczasem będziemy czytać. No, za dużo tej poezji dzisiaj w tym quizie. Kim jestem? Dwukrotnie wygrałem finał Ligi Mistrzów. Jestem mistrzem świata z 2006 roku. Przez 2 sezony grałem w Szkocji. Obecnie jestem trenerem klubowym 2 Polaków. Świetne pytanie. O, Gennaro Gattuso. Przecież. No a kto grał w Rangersach? Tak, brawo. Tak. I z angielskich 2006. Tak. Przecież są, uwielbiam te filmiki, jak wrzucają fragmenty z Gennaro Gattuso z konferencji prasowych i on mówi sometimes maybe good, sometimes ale jest maybe trenerem shit. Jest trenerem 2 Polaków. No, no tak. No. O? W Napoli. A tam jest jeszcze i Dasiak. Ale to nas zmyliło, przyznam, bo tutaj duża dyskusja była. Podchwytliwe. Tego, ale mówimy sobie, okej, Milik Zieliński, co z trzecim? No właśnie. Dobrze, czyli możemy inne Gattuso? Gennaro. Gattuso, komputer, Lino. Proszę bardzo. Lino. Oczywiście chciałem was podpuścić, ale to jest bardzo dobra odpowiedź. Chodzi o Gennaro Gattuso. Paścia Góra. To myślę, że mógłby wiedzieć tylko Piotr Świerczewski, gdzie jest Paścia Góra, bo to, to jest bardzo blisko Chełmca. Chełmca. Piotrek jest z Chełmca pod Nowym Sączem. No. Okay. Także Paścia Góra. Byłem w Chełmcu parę razy. Ale do Paściej Góry nie doszliśmy. Nie wiem dlaczego. 8-3. Drugie pytanie, słuchajcie, z kategorii Liga Mistrzów, Liga Europy. Ronaldinho brał udział, to twój kolega. Tak. Przecież byłeś u niego na chacie, jak to mówi młodzież. PDW teraz, tak. No tak, ten torcik. Paragwaj, 5 bramek na gierce. Ronaldinho brał udział tylko w 6 edycjach Ligi Mistrzów. Tylko. No. Ile razy jego zespół dotarł do finału Byłeś na tym meczu, Romek. To znaczy... Ja, wyprzedzili nas. To znaczy, byłeś ja na też tym meczu, czyli raz. No tylko jego zespół dotarł do finału. Więc jeśli byłeś na tym meczu, to był jeden mecz, tu trzeba... raz. Kompromitacja prowadzącego? Co nie oznacza jeszcze dobrej odpowiedzi. Niech będzie raz. 2006 rok, Paryż. Nie, nie, słuchajcie, muszę wziąć rezerwowe pytanie. Nie, ja się nie zgadzam. Nie, sorry, ale za czystość umysłu, za błyskotliwość również powinniśmy dawać punkty. Ja nie mam wiedzy z historii futbolu, wybaczcie, ale mówiłem to od razu, więc ja bym to zaliczył. Mati, nie, chłopak, dziękuję. Tak, tak, ale nie, no, oni muszą nam zaliczyć. Ale zaliczamy. Ja ci zaliczę, zaryzykowałem. Tak, tak, doceniamy. Gdybyś mógł kolejne pytanie... Czekaj, no dobra, wszystko okej, tylko sprawdźmy, czy to jest dobra odpowiedź. Mati, gdybyś mógł kolejny mnie tak naprowadzać, to jest szansa na remis. Wiesz co, byłem na tych wszystkich trzech meczach. Ja bym ci to zaliczył, jeśli mi powiesz, w jakim klubie, w jakim meczu i w którym roku. Jesteś w stanie? Ja ci powiem, gdzie siedzi teraz, a nie gdzie grał. No. Ja wiem, no. W Paragwaju, tak. Proszę bardzo. Mati, no już, następny. No ale w jakim klubie przynajmniej? Z jakim klubem? Ale gdzie? Do finału? Z Barceloną. Tak? I jaki to mógł być finał? Który? O Jezu, ale który z rzędu w Lidze Mistrzów, czy który z rzędu, nie wiem. Nie no, który jedyny ten... A przestań, dawaj następny. W którym finale Ligi Mistrzów grał Ronaldinho? Ja ci tylko mogę podpowiedzieć. Ale akcentem mi podpowiedz, to jasno się domyślę. Wiesz, co mnie zaszokowało? Że pamiętam jak dziś, ponieważ zawsze sobie siadałem na stanowisku komentatorskim, jak byłem jeszcze komentatorem podczas rozgrywki i patrzę jak piłkarze trenują. I cała Barcelona przebieżki, dziadek, a on stoi, żonglerka wyszedł w ogóle 5 minut później, uderzył barkiem, pożonglował, główka, pośmiał się, pomachał, wszedł do szatni, pierwszy wyszedł i profesura. Ale to nie masz tej obserwacji z Messim teraz? Nie. Że cały zespół biega, Messi ustawia wolne? To jest identyczna panowie, no to był ten finał, gdzie Jens Lehmann z Arsenalem. Jens Lehmann wyleciał przez Barcelonę. Nie będę udawał, że pamiętam. Lehmann dostał czerwoną kartkę. Dobra, lecimy dalej, panowie. Który polski zespół, pyta Grzegorz Skalisza, który polski zespół... W 1998 roku dotarł do finału Pucharu Lata, Pucharu Intertoto. W 1998 roku? Czy mogłeś ten mecz nawet komentować? No. Jeszcze w Kanale Plus. Ja wiem, który był klub. Kurczę, mogliśmy czepnąć. No. Coś gdzieś to było, chodziło ostatnio. Wolmy to. Ja mówię Ruch Chorzów strzelam, nie wiem. Tak? No. Komputer? Brawo. Świetna odpowiedź. I z kim był finał, pamiętasz? Kurde, z jakimiś Ukraińcami? Nie. Z Włochami. Z Włochami. Pamiętasz? Ukraińców wcześniej walnęli chyba. No. Bolonia. Brawo. Oni grali z Austrią Wiedeń, szwedzkim Örgryte, Estrelą Amadorą i Debreczynem. Tak wyglądała ta drabinka. Jak dodatki do pizzy. Debrecin pamiętam te mecze. Bolonia. Dodatki do pizzy. Pan mówi, że Hajdusz Boszło. Baseny, Balaton. Hajdusz Boszło. Dobrze. Jechałem na ten rewanż, ale nie dojechałem. Jaki mamy wynik? Houston. 6-6 coś? 5-8. Nie ma dramatu? 5-8. A coś tu... Nie no, teraz dwa, wiesz... No, dwa z urzędu dostaliśmy. Panowie, czytam pytanie numer 14 i pytam was... Lucky loser. W imieniu Marcina, który nie podał miasta. Może się ukrywa. Zobaczymy, jakaś coś pytanie, dopiero ewentualnie zanegujemy jego wartość. Podmiejski. Tak? Wymień minimum dwie drużyny, które dotarły do finału Ligi Mistrzów przez 3 sezony z rzędu. No... Real. Dwie drużyny, które dotarły 3 razy z rzędu, tak? Ligi Mistrzów, nie Pucharu. Nie, tak? Ligi Mistrzów. No dobra, to Real 100%. To wiadomo, tak, no. 3 razy z rzędu. Juventus Turyn też. No. Powiem wam w podpowiedzi, że były 3 takie kluby. Ja stawiam na Juventus Turyn i Real Madryt. Też tak. Czy Michał też stawia na Juventus? Masz jeszcze jakiś klub? Real wygrał 3 edycje z rzędu, więc musiał. A Juve był ten, co z Lipim. Ligi Mistrzów? Co z Lipim. Juve, no tak Juve. Myślę. Tak. Natomiast tego trzeciego klubu? Czekaj, trzeci klub? Komputer poproszę, czy był to Juventus i Real? Zielono mi. To był dla mnie Milan chyba jeszcze. Nie, Milan to jeszcze wcześniej nie, w Lidze... Co? Milan w Lidze Mistrzów? Milan. 2 razy z rzędu zdobył, a potem przepadł. 3 porażka z Marsylią, wygrane z Barceloną, porażka z Ajaxem. Tak. 9-3, 9-5. 9-3, 9-4, 9-5, tak. No, a 9-5 jest wynik. Dla duetu. 9-5, tam odpadli w Maradona. 9-5. I ostatnie pytanie z kategorii Liga Mistrzów i Liga Europy. Pytanie od widza Sebastiana z Elbląga. Blisko Gdańska. Bałem się Sebastiana. Wymień 3 zespoły, dla których gole w Lidze Mistrzów strzelał. To naprawdę na refleks pytanie. Rivaldo. Barcelona, Olympiakos, Piraeus i gdzie on jeszcze grał? Deportivo? Rivaldo. A skąd on przyszedł do... Brazylii. Deportivo La Coruña. To... Obce słowo podpowiedź z Brazylii. Później jeszcze był chyba w Mediolanie, chyba jeszcze był, nie? Ale to co, Deportivo, Barcelona, Olympiakos? No Olympiakos i Olympiakos i Barcelona na pewno. Deportivo La Coruña, no. Ryzykuję. Deportivo, Barcelona i Olympiakos. Tak. Komputer. Czyli co, Milan? Co tam było jeszcze? Milan. Czyli w Deportivo nie grał w Lidze Mistrzów albo nie strzelił. Grał jeszcze w kwalifikacjach Ligi Mistrzów w barwach AEK, ale w kwalifikacjach tylko. Natomiast w samej Lidze Mistrzów występował w tych 3 klubach. Szkoda. Zapomniałem o tym Milanie. Jeszcze w Olympiakosie dawał radę. Tak. Robiliśmy kiedyś w 5 językach z nim wywiad, żeby zapełnić jedną kolumnę przeglądu. Michał Żewłakow, tam 4 słowa w jednym języku, ja w drugim. Ale dobrze wygląda we wrześniu, w Chicago go oglądałem przeciwko Polsce w tym meczu. Ale w meczu czy o 4 rano? W meczu, nie, on właśnie nie. Wyobraźcie sobie, że on był z żoną, cały zespół sobie trenował, spacerował, zwiedzał Chicago, także troszkę od zespołu, ale na boisku klasa, nie? Potrafi jeszcze. Jaki mamy wynik? Czy to jest... 9-6 po 15 pytaniach. Czytam teraz pytanie dla naszych widzów z kategorii Liga Mistrzów, Liga Europy. Podaj nazwisko trenera, pod wodzą którego Real Madryt wygrał po raz ostatni Ligę Mistrzów przed erą Zinedina Zidana. To jest pytanie nie dla was, tylko dla naszych widzów. Podaj kogo? Podaj nazwisko trenera, pod wodzą którego Real wygrał po raz ostatni Ligę Mistrzów przed erą Zizu. Przed erą Zizu. Ale przed erą Zizu. Przed erą Zidana, czyli zanim Zidan trafił do Realu, który trener po raz ostatni wygrał Ligę Mistrzów z Realem? Ale zanim... zanim Zidan został trenerem. A, trenerem. Zanim trafił jako piłkarz. Nie. Carlo Ancelotti, brawo. Brawo, Romeczku. 5 pytań do końca, 6 bonusowe dla naszych widzów. To jest kategoria Ligi Światowej, nie chodzi mi o siatkówkę, a także Mistrzostwa Świata. Leżymy jak nie siatkówka. 9-6. Miał być siatkówki. 9-6. Koncentracją. Idźcie na chwilę na kawę. I tak będzie remis. Gramy. Uwaga, gramy. Kim jestem? Urodziłem się tego samego dnia, dokładnie 5 lutego, jak Cristiano Ronaldo. Grałem na skrzydle w Manchesterze United, tak jak Cristiano Ronaldo. Strzeliłem gola na mundialu, tak jak Cristiano Ronaldo. Gram w reprezentacji Belgii. To ja tam kojarzę jednego Belga. No dawaj, no to wymyślmy to, no. Znaczy, ale... Na skrzydle? Czekaj, Belgowie w Manchester United. Fellaini. Lukaku. Nie? Jakich jeszcze kojarzysz Belgów w Manchester United? Gram czy grałem? Grałem na skrzydle w Manchesterze United jak Cristiano Ronaldo. Urodziłem się 5 lutego, tak jak Cristiano Ronaldo. Strzeliłem gola na mundialu w 2018 roku, tak jak Cristiano Ronaldo. Gram w reprezentacji Belgii. Zostało 3 sekundy na odpowiedź. Przegraliśmy, to nie wiem, zaśmienie. Wiecie? Nie wiemy. Ostrzelaj. No ja tylko kojarzę Lukaku, ale on grał na skrzydle. Może w jakimś meczu grał. Może grał, no to Lukaku. Dobra, to dajmy Lukaku. Dajmy Lukaku. Ostatecznie? Ostatecznie. Komputer. Kto to był? No mat. Januzaj. O mat. Januzaj. A to ale nie jest jakaś Albania? Coś jaka tam? Czekaj, Kosowo czy coś tam? Belgia. No, tam pochodzić może, natomiast z tego tak, tak. I takim oto sposobem. Uwielbiam takie pytanie. Uwielbiam takie pytanie. Skonstatował Robert Podoliński. Dalej. Mamy ustawiony autobus w bramce i się... To nie jest program... Wciskając po pierwsze, dlaczego? Po drugie... No wiesz... To nie jest program, to jest program duety do mety. 7997. Pytanie od widza Kamila z Iławy. Z Iławy. Nie wiem, po co ja to łapię. Z Iławy był ten napastnik, pamiętasz? Lubina i Stomilu Olsztyn, taki wysoki. Arkadiusz Klimek z Iławy. Ale to nie on nam zadaje pytanie, tylko Kamil z Iławy. Jego brat. W którym roku na mundialu zmierzyły się drużyny RFN i Austrii w meczu... No, zmierzyły się w meczu. Wiedziałem, że to w meczu już niczego nie zmienia. Jeszcze chciałem dopowiedzieć, żeby taki... się tutaj jakby zachłysnęli szansą, że dociągnę do 1982. 82. Powiadasz. Jesteś pewny? No nie wiem, jeżeli o ten mecz chodzi, bo mogło być tak samo. Ale Matt, musisz zapytać na swoim charakterystycznym stylu. Ale panowie, czy jesteście pewni? Czy jesteś przekonany, że to był 1982 rok? No bo w 1978 grali z nami w grupie piłkarzy RFN. I z RFN-em też zagrali. Z Tunezją. I Kranki ich załatwił. Taki najbardziej słynny. Dwa były takie mecze. Był z 1982 roku, nie? W Kordobie, Austriacy wspominają Kordobę. Dobrze, słuchajcie, ostateczna odpowiedź? Tak, 8-2. 50-50. Dobrze. Były dwa wielkie mecze. Proszę bardzo, co na to komputer? Tak. Zieleń. Czyli Chichon. Czyli nie Kordoba. Czyli ten wstydu mecz. Mecz określany o tym wałku. A były dwa słynne mecze. No wiem, w Argentynie w grupie drugiej, w drugiej fazie turnieju. Tak, i Niemcy Austriacy przegrali. Tak. Chodziło nam o mecz określany hańbą w Chichon, Horst Hruber, a potem podawanie do siebie piłki i chyba kosztem Algierii wychodzili. Tak, Algierii. Z grupy. Dobrze, mamy 8-9? 8-9. Masz, no dobra. 9-8. No, słuchaj. Słuchaj, no weź tam się... No, Diego 8-6, a nie... Mundial w Stanach. Jakub Edziu, nie uwierzysz skąd. Ze Stalowej Woli. Nie. Z Niska. Nie. Z Dębicy. Z miasta, z którego pochodził słynny napastnik Kaiserslautern Martin Max. Tarnowski Gór. Tarnowski Gór. Jakub Tarnowski Gór. Ile razy powiedział? Oni już na wstępie mają przewagę dzięki temu pytaniu. W każdych skrótach, które komentował Bundesligi, ile razy strzelał bramkę Max, to podkreślał, że on jest z Tarnowskich Gór. Cała Polska nie wiedziała, skąd jest Furtok, skąd jest Leśniak, ale wiedziała, że Martin Max jest... Romek mnie tego nauczył. Romek mnie wytresował. Tu mówił, Martin Max dostał piłkę, pochodzi z Tarnowskich Gór. Bez udziału Martina Maxa zdobyta dobra. Taka oto akcja gospodarzy. Lewym skrzydłem ucieka Ratinho. Dobrze, słuchajcie, panowie, teraz koncentracja. Pytanie, kto był najlepszym strzelcem reprezentacji Rosji na mundialu w 2018 roku? O kurna. Oddajemy. O króla strzelców mundialu pytanie. Wyprowadzicie, będziecie odpowiadać. To jest dla nas jedyna szansa. No, czekaj. No, nie pamiętam. Jaki wysoki. Nie, duża dziewiątka. Śmiała tezo. 5 sekund, proszę bardzo. Ktoś odpowiada? Spokojnie. Nie wiedzą. Nie wiedzą. A że zamiast my się ośmieszyć, dadzą nam remis. Spokojnie. Dżagojew, Dziuba, Kokorin. Kto to mógł być? Nie Wałujew. Proszę, odpowiadamy. A może tak wymieniać nazwiska? Nie, no ja żartuję. Może, no. Ja wszystko mogę. W tym programie. Jako prowadzący oczywiście. Odpowiedź? Kasia Lewandowska, jak to zobaczy, to nas... To jest odpowiedź Kasia Lewandowska? Kasia Lewandowska? Nie, ona na pewno by wiedziała. Dobra, panowie, odpowiadamy, bo nie ma czasu. Mało czasu, króca bomba, jak mówią w górach. No kto? Nie wiem, nie pamiętam w ogóle. Juri to był trenerem. Juri Zabiwaka. Odpowiedź, szybko. Sekundy. Dawaj tam tego. Nie pamiętam. Kokorin, dobra, Kokorin, komputer. Aj! Oj, poraziło. To już poza konkursem. Podpowiem, że tata grał w piłkę. Nie w Tarnowskich Górach. Był kozakiem. No. Nie pamiętam. Grał w piłkę w Hiszpanii. Z Kucharskim nawet w Sportingu Gijón. No tak, ten. Przez chwilę. Tata, znaczy Kucharski był przez chwilę. I młody tam się uczył grać w piłkę. I odpalił. No. Czeryszew. Brawo. Kurde, ale teraz nim to mówisz. Powiemy, nie mogłem tak podpowiadać. Znowu powiemy po rosyjsku, szkoda. Szkoda. Pacie mu nie wyszło. 9-9 jest. 9-9. No. Romek, polecam ci na YouTube, jak mówi jeden z komentatorów, taki dokument o nieudanym związku Ały Pugaczewej z bułgarskim pieśniarzem. Kirkorowem, tak. Kirkorowa, tak. Tak. No, tak. Za to już powinien być punkt. Kto zna Kirkorowa? 20 lat młodszy był od niej, bodaj. Tak, a potem sobie wzięła jeszcze młodszego Maksima Gałkina. Natomiast tytuł tego dokumentu był "Pacie mu nie wyszło". Dobrze, słuchajcie, 9-9. Jezus Maria, to jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne. Za grubo jest. Jak to wygramy... To ze stanu 3-8. Kwarantanna. Ze stanu 8-3 zrobiło się 9-9. No muszą być prawdopodobnie dwa razy w historii tego turnieju zdarzała się podobna sytuacja, że ktoś doszedł, dogonił, raz przegrał, raz wygrał. Jak to będzie dziś? Uwaga. Który istniejący, jeszcze tylko może powiem, że to niezwykle istotne pytanie. A kto je zadaje? Mam podejrzenie, że to jest prezes Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, ponieważ mam podpisane Kruchy z Gdańska. A tak mówiono na Radka Michalskiego. Kruchy z Gdańska. Który istniejący europejski kraj wystąpił na Mistrzostwach Świata, a nigdy, przenigdy nie wystąpił na Mistrzostwach Europy? Ale po co? Przecież oni nie wiedzą. Ale byśmy tak wygrywamy. Ale to było łatwe. To łatwo było? Czekaj. Niech się pomęczą, no. Dajmy im. Albo łatwo. Nie, jeszcze raz, Mati. Który istniejący europejski kraj tak. No. Wystąpił na Mistrzostwach Świata, a nigdy nie wystąpił na Mistrzostwach Europy? Ja bym powiedział, w 2010 Łotwa wystąpiła. Wystąpił na Mistrzostwach Świata, a nie zagrał na Mistrzostwach Europy. Tak jest. Łotwa. No to tylko. No to Łotwa naszym zdaniem. Łotwa. A przestaniesz ty? Czyli kraj Lajzansa. Mlekiem i miodem płynący. Dopytaj się, Mati, dopytaj się jeszcze, wiesz co, dopytaj się, czy jesteście tego pewni. Między Estonią a Litwą leżący. Tak, ze stolicą Brydze. Czy jesteście przekonani, że chodzi o Łotwę? No, stawiamy, że Łotwa. Łotwa. Czekajcie. Poproszę... Łotwę odpowiedź była. Łotwo. Łotwo już było. Łotwo już było. Komputer. Ała na Euro 2004. Tak, masz rację. W grupie z Niemcami, Czechami i Holandią. Prezes, trener Boniek. Przecież to było po mundialu 2-2, jak zabrał kadrę nocą Jurkowi Engelowi. To kto? A my byśmy stawiali, że Słowacja. Mi coś tak się Słowacja. Że Słowacja grała na mundialu w 2010. Dobra, tam z grupy. A czy grała na mistrzostwa? Słowacja byś powiedział. Powiem ci tak, to też by cię kopnęło. Bo ja sam pamiętam, że robiłem mecz w Saint-Étienne Słowacji i Mistrzostwach Europy we Francji. Kurde, teraz tyle tych drużyn wchodzi. Mówimy o reprezentacji Bośni i Hercegowiny, która zagrała... No brawo! Bośnia i Hercegowina była na mundialu w Brazylii. Z Argentyną. Wiesz co, powiem wam jeszcze jedną rzecz istotną, jakby w kontekście następnych turniejów, że drużyną, która też zagrała na Mistrzostwach Świata, nie grała na Mistrzostwach Europy, jest drużyna Izraela, ale byłoby to też podchwytliwe, bo Izrael jednak nie jest traktowany jako kraj europejski. Ale też ta drużyna zagrała w 70 roku. A gra w kwalifikacjach jednak strefy europejskiej. To żeby doprecyzować waszą wiedzę, wam się to przyda. Nie wiem do czego, ale super. Nie wiem do czego, ale super. 10-9. I teraz... No, proszę państwa. Czyli będzie co najwyżej remis. A nie, dogrywka. Albo nie... Przerywasz monolog. Przepraszam. Nie no, już wszystko zepsute. Albo remis i dogrywka, albo 11-9. No, jeszcze raz, Mati, zacznij. Tak. Kubi. Nie, dobra, słuchajcie, reszta jest milczeniem, gramy. Pytanie od widza Krzycha z Koła. Krzychu, koło ratunkowe. Koło. Kojarzysz? Koło czego? Koło Krzycha, no. Tam jeszcze chyba jest ta tańsza autostrada. Tak, jeszcze tam tak. No, później już się zaczyna drożej. Im bliżej Poznania, tam już trzeba... Koło Poznania jest drożej, a koło jest... Becale. Dobrze. Kim jestem? Ulubione. Grałem w reprezentacji Polski. Grałem w jednej drużynie z Luisem Figu. Przez większą część kariery grałem w ligach niemieckich. Andrzej Juskowiak. Tak, to już jest... Juskowiak. Czy nie? Komputer? Nie? Juskowiak. Nie. O, ale gafa. Juskowiak. Juskowiak. No z Luisem Figo, no. W ligach niemieckich. No grał. W pierwszej i drugiej grał. Był nawet kilku klubach strzelców. Wolfsburg, Energii Cottbus, Erzgebirge. Mönchengladbach też. Ze Stefanem. Byłem kiedyś na derby. Tak. Jeśli ty mówisz o Juskowiaku. Przecież byliśmy Romek na meczu Herty z Borussią. Jest 10-9 i czy jest to Andrzej Juskowiak? Ja już biję brawo. Ja też. Roko, daj. Ale Mati już tak intonował, że już nie byłem pewny. Musiał cię postraszyć. Nie, no, nawet bez czwartej podpowiedzi. Ja w ogóle byłem zdziwiony, że nikt nie wcisnął od razu po Figo. Bo to jest na remisowy punkt, 10-9 było. To jest już presja. Ty tego nie czujesz, bo ty to prowadzisz, a u nas? Tak. Zaraz zobacz, jak pójdzie. Zobacz, musisz wystąpić znów jako... Ja wiem, dlaczego w czarnej koszuli przyszedłeś do tego. Dlatego, dlatego. Dobrze, słuchajcie, oczywiście Andrzej Juskowiak w Sportingu Lizbona. No to była ta drużyna bardzo ciekawa. Na kierownicy Krasimir Bałakow. Razem z Andrzejem był taki rosły też napastnik z Bułgarii, Iwaju Jordanow. Grał z nim jakby tutaj w jednym klubie, także tych kilka gwiazd portugalskich. Dobrze, no czwarta podpowiedź już była zdecydowanie łatwa. Został królem strzelców na Igrzyskach Olimpijskich, ale to jakby potwierdzało to, co pan Romek... To byśmy... A co tam jeszcze masz? Dla widza. Okay. Możecie tak już jakby wiesz, w ramach pocieszenia. No teraz tak. Pocieszajmy się. W którym roku rozegrano pierwszy w historii Mistrzostw Świata mecz pod dachem? W Stanach Zjednoczonych 1990. Jaka miejscowość? Rose Bowl. Rose Bowl. W Pasadynie. Ja bym powiedział, że Dallas. To co? Albo Orlando. Dallas. Orlando, bo było gorąco. Miasto jest niekoniecznie. Powiem tylko, że to było 4 lata później, oczywiście w 1994. Ja wiem, w Stanach Zjednoczonych, tak. Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a drużyną... Szwajcarii. Pięknie, Romeczku. Nie, no tam to puentujesz. Ale jaka miejscowość? Miejscowość? Poprosimy komputer o podanie. Miejscowość bardzo ładna. Prosi się, że Orlando kojarzy. Że... A mi Dallas. Nie, w Orlando na pewno nie. W Orlando nie, na pewno nie było stadionu chyba fajnego jeszcze wtedy tam. To było Dallas chyba. Dallas? 1-1. Orange coś tam. Orange... Nie, Orange Bowl to chyba w Pasadenie był. Tak? Ja stawiam na Dallas, ale nie jestem... Zaraz nam to Houston sprawdzi. W międzyczasie jest szansa na Celebrę, puchar za zwycięstwo w piłkarskim quizie pod napięciem. Tak. Toto TV, jak to kurczę się świeci, wszystko pięknie. 11-9, ale przyznacie, że ta gra była naprawdę dzisiaj niezwykle emocjonująca. Aż się dziwię, że Grzesiu nie był potrzebny, bo to tętno. Proszę bardzo. Jest selfie. Proszę państwa. O, Silverdome. Słyszysz? W Pontiac Silverdome był ten pierwszy ten. No, mówiłeś tylko niewyraźnie. Czyli w Pontiac. Detroit. No. Dobra. Kończymy panowie na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję. Graliście pięknie. Ale że szczerze. Emocji było mnóstwo. Wyciągnęliście. Brawo. Daliśmy wam po prostu odpowiadać. Z 3-8 na 9-9 i potem gdzieś ten zabójczy finisz. Tak. Nasi goleadorzy po lewej stronie. Coutinho i Maradoa, więc Roman Kołtoń, Michał Pol, dzisiaj zwycięzcy i fantastycznie walczący Edward Durda, Robert Podoliński. To było kolejne wydanie naszego quizu pod napięciem. I jak mówi jeden prowadzący, do zobaczenia. Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie Etoto.